Witam, witam Was w moim skromnym sklepie. Cycata Agata przyszła do nas, proszę Pani. Oj, i cycata Marzenka. No, no, no. Dobrze. Dzień dobry, jak tam dzionek leci, proszę Panią. Zarąbiście, mówi Pani. No, to pogratulować szczerze. Witam, witam serdecznie. Pa, piękna sukienka w kwiatki, muszę pani powiedzieć. Naprawdę rewelacja. Krzyknął ostatniej mody. O, tutaj widzę, że jakaś pani prezes wyszła. Dobra. My oczywiście co, no? Cały czas tylko dokładamy, dokładamy, proszę państwa. Kawy nie mamy. O, ale kawa już jest. W takim układzie. Tutaj nam się makaron kończy. Nic się nie kończy, proszę państwa. U nas w sklepie. O! Jakieś tam. Tylko jaja. No, po wyrazie pani twarzy widać, że tylko jaja mogła pani sobie kupić. Nic więcej. Dolar. Mamy jakieś osiągnięcie. Niedziwa cashier. Aha, obsługa 1000. Dobrze. Super. Cały czas na tej. Trzeba chyba jakieś troszeczkę ceny, mi się wydaje, podnieść, bo coś tu za mało schodzimy z tymi cenami, proszę państwa. 6,50, okej. Mamy 5, 3,50, no to tutaj dajmy czwórkę. Dolar na tym to, no nie, no to spokojnie. Piątka, okej. Na chlebku. Spokojnie, piątkę możemy dawać. 4, 5. Herbata. 6,50. 6,40. No i kawa oczywiście. 10. No. Super. Tylko to? No, ale pani Moniko. Pani Moniko. Co? Jennifer Flower. No jak nie mogła zna... Aha, dobra, bo nie ma. Nie ma mąki, nie ma mąki. Jak nie ma mąki? Cukier jest. Cukier jest, a mąki nie ma? A, faktycznie nie ma mąki. Jak woda droga? Ej, dlaczego mi 3 dolary zrobiło z wody, ty? Co jest? What the fuck? Coś się wyprzedało, ale dlaczego? Aha, bo woda w górę poszła, dobra. Jest to normalne. Jak woda idzie w górę, no to i wiadomo, że przecież nie będzie stała w miejscu, tak? Tak w ogóle myślę, żeby tu zrobić takie regały. Nie wiem, co to. Mleka nie ma w ogóle. Już idę, idę. Żeby zrobić takie regały, wiecie, typowo, ale to już w późniejszym etapie, że tylko mąka, tylko wiecie, całe regały, nie? Na przykład jeden regał mąki, jeden regał sera. I to tak o 16. Super. Jeden regał taki podwójny herbaty. Aczkolwiek myślę, że tutaj. Expansion już. Aha, czyli tu muszę kupić. A ty, co ty gadasz, że ja mogę internetowo kupić? O, shit! I co? Się automatycznie mi to zmienia? A ja muszę zobaczyć. O co tu chodzi? Precinct. 29, ja poczekajcie.
Już jestem oczywiście. Mój pies. Zdurniał. Jak to pies? Czyli, że co? To jest internetowa sprzedaż? No. Gdzie ja to zrobię za 5? To rośnie. Nie wiem, o co to chodzi. No dobra. Kończymy ten dzień. Z wynikiem na plusie. Super. Jajka w dół. Nie. Bo to co mogę z komputera, z poziomu komputera zmieniać. W ogóle to jest... Oho. Dobra, dajmy na 4. Pizdu. Taka prawda jest. Dobrze, bo my musimy generalnie... To bym chciał. Musimy mieć 2 na 3 licencje i wtedy mam co? To jest tylko zwykły tablet. Music player, I don't have any speaker. Okej. Okay. Tutaj możemy zmieniać ceny, ale czy to się nam... Licencja 400. No dobra. Otwieramy przybytek naszej żabki. Czy innego Januszowego biznesu. Zobaczymy jak nam pójdzie, czy zbankrutujemy, czy nie. Okej, okay. Kasujemy panią. 20. Wybaczcie, bo im pączka. A, 50 groszy. Ja nie dałem za dużo tamtej. O kurde. Kurde. Trochę nas zjadły raty. Ale dobra. Ej. Aha. Ja wstawiłem ten, dobra, nieważne. Myk, już czysta jest. Nie mówię, że to trzeba będzie robić internetowe te zamówienia, ale fajnie by było z jednej strony. Jakby trzeba było kompletować na przykład w paczki, nie? Tak, na przykład mamy te. To by było zajebiste, moim zdaniem. Dobra, jeszcze obsłużymy pana. Jakby trzeba było na przykład robić takie, wiecie, zamówienia, że masz kartony, że musisz pilnować dostaw kartonów. Że zamawiasz normalnie ten, zajebiste by to było. Moim zdaniem to by było, no bo tak naprawdę Tesco czy, a czy Tesco, teraz, dawne Tesco, teraz Auchan, coś takiego mają. O, Barack Obama przyszedł. Jeszcze nam brakuje. Cholera. Co? There is... Dwa mleka, $5? Po ile mleko to jest?
Aż sprawdzić muszę. O 2,50. Nie, no to daj te 4. Chłopie, przecież ta przebitka musi być. Ja muszę zarabiać jednym lek. Jedną. Czekajcie, jak to jest? Jeżeli ja mam jedną sztukę za 4, to muszę zarabiać na 2, czyli 4,80. No dobra, i tak jak zarobimy to na. To i tak jest do przodu. Olej. O, te cycki, to powiem pani, że tym olejem by się smarowało. No, nieważne. Co my tu jeszcze mamy teraz? Tak, co my możemy. 405 mamy. O, cyk. Kupujemy kolejną licencję. Co w tą licencję wchodzą? Dobra, przede wszystkim. Aha, już więcej nic nie zamówimy. Tak. Tak średnio bym powiedział, że coś się kupi. Panowie, bo ja potrzebuję. Ja potrzebuję teraz. Trochę potrzebuję, żeby to się sprzedało z jednej strony, bo nie mamy pieniędzy na. No, nie ma pieniędzy. Ta nasza żabka taka, bym powiedział, że skromnie biedna jest. No ale. Z czasem się. O, tu coś jest. Źle postawiłem. No bo nie wiem. Nieważne. Pan tylko jajka. Zastanawiałem się tylko z tymi cenami właśnie, co to jest pricing. Market price 5,98. Ja sprzedaję po 6,50. Jeżeli wezmę 6, 4, 4, tutaj 4,50, tutaj dam 5. I tutaj damy 4. Tu jest 5, tu jest 3, 10, 11, 3. Dobra. Przyjdzie jakiś klient taki, który weźmie dużo. No, kawa się kończy, widzę. 31. No, już się skończyła właściwie, chciałem powiedzieć. Powiedziałem, że się już skończy, że się kończy. To już się kończy, skończyła. Właśnie. No właśnie. Trzeba by było zamówić. Jedną kawę. Okej. Lalalala. Idziemy. No i ten koszt też powinien być w środku, moim zdaniem. W ogóle trzeba zatrudnić gościa. No, herbatka. Ej, dawno takich herbat nie piłem w ogóle. Moja mama kiedyś miała. Gdzież jest olej? Nie mógł kurwa znaleźć oleju. No co za cieć malinowy. Ja pierdykam. Olej na wierzchu, a. Kolejny nie mógł, ale chyba pasty już nie ma. Z tego co widzę. Nie, jest! No co ja pieprzę. Palcem pokazać. Tam jest pasta. Oleje to są 4. Nie wiem, chleby 2, tu. To trzeba być ślepym. Jak mleko za drogie, pani. Dobra, zmniejszmy cenę. No nie no. Przebitka by była niezła, nie? Dołożymy? Nie, jest wszystko. A tu możemy dołożyć? No jak? Zawsze te dwie sztuki. A w ogóle miało być coś takiego, że z tego co ja pamiętam, jak ja jeszcze grałem w demko, że miały być daty przydatności, czyli w momencie, kiedy na przykład nie sprzedamy czegoś, to się nam, powiedzmy, jest jakaś data i też trzeba to sprawdzać, nie? No bo na tą chwilę
Po 9. Nie, po 9. I tu coś z wodą było? Nie. Czy z mlekiem? Postwie. No bo na tą chwilę, jakby nie patrzeć, to możemy robić tak, że po prostu wiecie, no. Towar jest i on sobie może leżeć, tak? I on nam tutaj nie psuje się, o, na przykład, tak? Czyli, że jakby nie ma daty przydatności ani daty końca. Nie jest, bo jest i tyle, tak? A twórcy mieli to zmienić. Nie wiem, czy otworzyłem, czy nie otworzyłem. Otwarte. No pani Ruda, ach to miniuba. Zapraszamy, zapraszamy tylko do supermarketu u Krzysia. U mnie tanio, tanio. I bardzo tanio. I bardzo gorące też. No. W takim razie, o tak. No było tam. Pani majtki widać. Nie, żartuję oczywiście. Co pani wzięła? Kawę? Herbatki? A no te, no to wiadomo, że master sznuru będzie robiony. Z czekoladą. Dobrze. No kurwa, jebnę. Spaghetti na samym dole. Nie mógł kurwa znaleźć. Co za cieć malinowy. Się nie chciało schylić, bo po dobre trzeba się schylić. Ok, jakie mam następne zadanie? Expansion store. Dobra. Powiększyć troszeczkę musimy naszą. Więc floor. Nie. Gdzie tu? Mogę kupić to. A czy mi się ten tablet przydaje? Właśnie jeszcze się tak zastanawiam. 350 do tego. Level 10. Dobra. O, będzie chyba masaż robiony nuru, co? Olej był kupiony, to. Płatki. No. Czokapiki dla czokapika. Okej, okay. Co? 86, 57, 85, 6. Dziękuję. 50. Nara, Essa. No i prezes mógł znaleźć pastę? Mógł znaleźć pastę. Pasta, spaghetti, eloty. Nie wiem co nim. Rice basmati. No to jest pasta. Basmati. Nie płacę teraz rachunków. Storage. Czekajcie. Tu jest chyba. Tak, 4 stare. Matki. Tu, dobra, bo tu są jakieś nowości. Czemu tego nie zauważyłem w ogóle? I olej jest, ty! Ile? Wypier papier z sklepu, wiem już teraz. Matki tutaj damy. Przyjdzie kurwa i zaraz weźmie to od razu. 7, 8 kurwa. Ma być przebitkę. Wolę, żeby kupiło 5. O, proszę bardzo. Prezes kupuje od razu. Gdzieś. 7. Nie no, bezcenne to nie. Okej. Okay. Jeszcze za takie rzeczy to. I to automatycznie cenę mi daje. No i sup, o to mi chodziło właśnie. Tak jest. Schylę się po dobre. Energetyki. To oczywiście później wiadomo, że to się wszystko. Bo mamy ten program do ustalania teraz chyba. Dziesięć.
18. Dycha. O, another goal. Mam tak, bo teraz mam tak, mam licencję. Ale to nie do... Aha, tutaj doszły mi tylko te jajka. Dobra, kupmy. Ile te jaja? No 3,50, 3,52, no kurwa, piątka to mi... Za piątkę sprzedawaj, a nie. To drogie rzeczy sama ty wziąłeś co? Odpierdzielę za jakieś krzyki mody. Level musimy dobijać. Co tam jeszcze potrzeba? Chleb. To jest, to jest, to jest. Kawa się skończyła w ogóle, widzę. Kawa po 9, no chyba kurwa szczypią. Kawa ma być po 11. Bo ja na kawie dobrze zarabiam. Gdyby nie kawa, to ja bym już był biedny. No. Co nabierze? Serek? A, poczekajcie, bo jeszcze muszę tak. Aha, 50 chyba. Dobra. 12. Nie idę sobie jeszcze tylko po telefon. A nie tylko cukier? 5 zł, 5 dolarów. Dobrze. I co no? Jeszcze może wyczekają, że jakiś jeszcze klient przyjdzie? Nie, jeszcze czy nie? Ryż poszedł do dołu. A. 24 minuty. Myślę, że możemy... Czekajcie, bo nie ma tak. Nutelli nie ma. Energetyki są, ale jest herbata, jest kawa, jest. Ten ryż się kończy, więc w sumie można by go było jeszcze wziąć. Mleko jest, jajka są, ser jest, woda jest. A co jeszcze możemy. Aha. To tak w sumie. Jajka? Nie ma jajek. To jest czwórka, a chyba u samek nie ma. To tylko jedne, nie, to tylko te były jajka, dobra, okej.
174. Dobra. Pizdo, kupujemy. Nie wiem, co to było, ale... No i co? No właśnie. Teraz pytanie, gdzie ja coś takiego kupiłem? Co to jest w ogóle? Dobra. Może przyjdzie mi, ale... Ale gdzie? To ja nie wiem. W każdym razie, moi drodzy... Otwieramy. Ja się z wami żegnam w ten piękny sklepowy dzień. I co no? Widzimy się w następnym odcinku ze zmagań Supermarket. Cześć, mówi do was Krzysztof.